Rajd na moją gdy da się dość. Poczet sztandarowy wystąp. Spocznij. Poczet do flagi. Całość baczność do hymnu harcerskiego. Co? Przy Polsce, w niej tylko życie, życie żyć. Mnie poszedł sztandarowy wstąp. Na naszych trasach codziennie zapalało się ognisko harcerskie. W tej chwili też zapalimy tu na zlocie naszego 52. rajdu harcerskiego. Zapalimy ten ognisko, ten płomień, który wszystkich harcerzy łączy. Do rozpalenia ogniska poproszę trucha Stefana Drlatkę, harcmistrza, którego wszyscy znam. Jest on pierwszym, który zorganizował i poprowadził rajd harcerski i później przez wiele lat też był komendantem tego właśnie rajdu. Zapraszamy trucha harcmistrza Drlatkę oraz zapraszamy najmłodszego żucha razem do podpalenia, truchnę Magdalenę Wieczorek, żuch Wieczorkowską, przepraszam, z Kutna. Ognisko już zaczyna się palić, a teraz do strażnika ognia poproszę drucha z czwartej trasy, który zostanie mianowany przez drucha Drlatkę strażnikiem ognia. Baczność! Komendanci tras przygotują trasy do raportu. Spocznij! Całość! Baczność! Komendanci tras do raportu wystąp. Spocznij! Drogą harcmistrzu, przewodnik Michał Małczyński, komendant trasy drugiej melduje trasę na apelu. Stan 75 harcerzy, harcerek i instruktorów plus 7 osób kadry.
całość. Spocznij! Druh komendancie, Hasmisz Irena Rozwadowska melduje szóstą trasę seniorów na 52. złazie rajdu świętokrzyskiego, stan 17. Przełaj druhu komendancie, Hasmisz Tomasz Ułajomuje piątą trasę na apelu, stan 121. Panie druhu komendancie, pod Hasmisz Tomasz Sołański melduje czwartą trasę na zlocie. Stan 55, włącznie z obsługą. Czuwaj. Czuwaj, druhu harcmistrzu. Przewodnik Gumisiowa melduje siódmą trasę na uroczystym apelu. Stan 85 sprawdzony. Raport. Całość na moim gry. Baczność! Na prawo do raportu, patrz! Czuwaj. Czuwaj, druhu. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego. Komendant Sylwester Stańczewski 52. Rajdu Harcerskiego melduje na zlocie uczestników, zuchów, harcerzy i instruktorów. Stan 5420. Dziękuję. Czuwaj, druh tej druhoje. Czuwaj! Całość mówimy. Spocznij! O zabranie głosu poproszę teraz drucha przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, drucha Adama Maastarskiego. Druhny i druhowie, spotykamy się na zakończenie 52. rajdu Starachybskiego po górach świętokrzyskich, który od wielu, wielu lat przygotowuje harcerzy pod względem sprawnościowym, pod względem wyrobienia harcerskiego, które jest nam tak potrzebne w naszej służbie harcerskiej. Akurat ten rok, rok 2010, zaznaczył się dwoma wydarzeniami bardzo znaczącymi w dziejach Polski, zwłaszcza 10 kwietnia, kiedy samolot z najwyższymi władzami państwowymi uległ tragicznej katastrofie. W czasie po tej katastrofie harcerze wykazali się znakomicie jako łącznicy, jako niosący pomoc sanitarną, jako ratownicy w czasie uroczystości pogrzebowych. Otrzymywaliśmy jako władze harcerskie podziękowania od wszystkich najwyższych przedstawicieli, tych, którzy organizowali imprezy, te spotkania pogrzebowe i na terenie Warszawy, i na terenie Krakowa. Drugim polem, na którym mogliśmy sprawdzić naszą sprawność, jest nadal jeszcze teraz tocząca się walka z żywiołem, z powodzią w rejonie Sandomierza, w rejonie Wisły, na Podgórzu, na Podkarpaciu. I tam także harcerze są w pierwszym szeregu tych, co niosą pomoc. Chciałbym, druhny i druhowie, pogratulować Wam postawy na trasie, bowiem przygotowujecie się do tego rodzaju służby. Harcerstwo polega na służbie. Chcę Wam powiedzieć, że naczelnik harcerstwa polskiego w Białorusi, druh Chomiczokow, dzwonił do mnie i pytał, kiedy harcerze z Białorusi mogą przyjechać pomagać nam tutaj w tych tragicznych momentach w rejonie Sandomierza. Umówiliśmy się na kontakt i także harcerze z Białorusi przyjadą pomagać tym, którzy ulegli katastrofie powodzi. Druhny i druhowie, za chwilę usłyszycie wyniki konkursów, wyniki na trasach. Gratuluję tym, którzy zwyciężą, którzy zwyciężyli już i cieszę się z tego, że taką znakomitą postawę wykazaliście. Chciałbym przeprosić Was również w imieniu tych wszystkich, którzy nie mogli przybyć dzisiaj na zakończenie
druhna naczelnik harcmistrz Sinica prosiła mnie osobiście, żebym was pozdrowił i przeprosił. Niestety właśnie obowiązki związane z tymi pełnieniem służby dzisiaj także uniemożliwiają przybycie innym osobom, także z władz województwa. Druhny i druhowie, myślę, że za rok spotkamy się na 53. rajdzie i tego wszystkiego, tego właśnie wam życzę, abyśmy wszyscy mogli się spotkać i cieszyć z przygody harcerskiej, którą będziemy przeżywać na 53. rajdzie. Czuwaj. Dziękuję druhowi, ale jednocześnie myślę, że powinniśmy w tej chwili jako harcerze i instruktorzy zareagować i uczcić minutą ciszy tych, co polegli w Smoleńsku i zginęli w czasie naszej obecnie trwającej powodzi. Całość baczność. Spocznij, serdecznie dziękuję. Druhny i druhowie, chciałam was bardzo serdecznie przywitać na zlocie 52. harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Tak jak powiedział druh przewodniczący, przepraszam was wszystkich za to, że nie ma tutaj władz, ale gdy wy tak pięknie bawiliście się przez 4 dni, przez Polskę przelewa się kolejna fala powodziowa. Wszystkie sztaby kryzysowe są postawione w stan gotowości. Witam za to bardzo serdecznie senatora Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrza Adama Masalskiego. Witam komendantkę Chorągwi Kieleckiej, harcmistrz Elżbietę Kubiec. Witam członka Centralnej Komisji Rewizyjnej, harcmistrza Macieja Wlazło. Nie zabrakło też komendantów naszej harcerskiej kieleckiej chorągwi. Jest z nami komendant Chówca Kielce Południe, harcmistrz Krzysztof Synowiec. Komendant Chówca Kielce Miasto, harcmistrz Tomasz Reimer. I komendant Chówca Staszów, podharcmistrz Grzegorz Basiński. Ale najbardziej i szczególnie witam was wszystkich, zuchów, harcerzy, instruktorów, którzy przez 4 dni przemierzali piękne nasze świętokrzyskie góry. Wiem, że... Wiem, że tak jak powiedział druh przewodniczący, nieśliście chętną pomoc innym przed rajdem. Wiem, że po rajdzie też ją będziecie nieść, bo taki jest nasz harcerski obowiązek. To jest chyba podziękowanie, bo witała tak pięknie wszystkich gości i was, uczestników, druhna komendant Chówca Związku Harcerstwa Polskiego ze Starachowic, druhna Balbina, pseudonim Małgorzata Ślaska. Jedna obiad, jedna obiad! I zapraszam ją też do zabrania głosu, ma komunika. Całość baczność. Rozkaz numer 5 komendantki Chówca ZHP Starachowice. Spocznij. Wyjątki z rozkazu. Przyznaję odznakę za zasługi dla harcerskich rajdów świętokrzyskich druhnom i druhom. Harcmistrz Lucjan Kotowski. Przewodnik Ewa Hapek-Reimer. Harcerka Orla Justyna Zapała. Harcerz Orli Karol Zapała. Przewodnik Tomasz Ślaski. Baczność. Podpisała komendantka Chówca ZHP Starachowice, harcmistrz Małgorzata Ślaska. Spocznij.
wymienieni w rozkazie występ. O wręczenie odznak proszę drucha przewodniczącego Adama Masalskiego. Słuchajcie, druhny i druhowie, a teraz moment, na który czekacie. Ogłoszenie i wręczenie nagród. Druhna komendant chówca ma głos. Zaczniemy od rozstrzygnięcia konkursu z okazji stulecia harcerstwa. Proszę drucha Adama Masalskiego o ogłoszenie wyników. Zanim druhny i druhowie, druh Hacmistrz Maciej Wlazło czyta protokół jury konkursu, ja podam prawidłowe odpowiedzi na pytania, które dostaliście i na które mieliście odpowiadać. Na pierwsze pytanie, w jakim mieście powstały pierwsze drużyny skautowe, wszyscy mniej więcej dobrze odpowiadali, że we Lwowie, bo tak też było. W którym roku miał miejsce pierwszy narodowy zlot harcerzy? Tutaj był bardzo poważny problem, chyba tylko ze dwa zastępy dobrze odpowiedziały. Był to zlot w Siekierkach pod Warszawą w 1924 roku. Większość odpowiadała, że był to zlot jubileuszowy w Spale w 1935, ale to chodziło o pierwszy narodowy zlot harcerski, drużyn harcerskich, a nie harcerzy razem, bo byli tylko sami harcerze w Siekierkach pod Warszawą. Później było pytanie, które polegało na tym, aby wymienić tytuł czasopism harcerskich ukazujących się w okresie międzywojennym. Były to takie czasopisma jak Skaut, Skrzydła, Harcerz, Harcmistrz i Na tropie. Trzeba było jedno z tych wymienić. W jakiej miejscowości zbudowała Olga Małkowska prewentorium prowadzone metodą harcerską? Chodziło o miejscowość Sromowce Wyżne. Też niewiele osób o tym wiedziało. Pod jaką nazwą występował Związek Harcerstwa Polskiego w latach 39-45? Tutaj wszyscy wiedzieli, że Szare Szeregi. Również wszyscy wiedzieli, kto napisał książkę Kamienie na szaniec, Aleksander Kamiński. Następnie było pytanie o miasto, w którym w 56 roku odbył się zjazd harcerski, na którym odnowiono harcerstwo. Była to oczywiście Łódź. Tutaj niewiele osób to wiedziało. Wymień nazwy dwóch ogólnopolskich operacji ZHP. Wymieniane były różne akcje, różne inne, natomiast operacje były dwie. 1001 Fromborg i Bieszczady 40. I kto tak odpowiedział, miał dobrą odpowiedź. W którym roku miał miejsce pierwszy starachowicki rajd po górach świętokrzyskich organizowany przez Kufiec Starachowice? W 59 roku. I podaj numer kolejnego walnego zjazdu ZHP, który odbył się w Warszawie w grudniu 2009 roku. Był to 37 ostatni zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Zwyczajny. Następny odbędzie się za 4 lata, czyli w 2013 roku, żeby nie
tutaj, żebym nie był posądzany, że to był już zupełnie ostatni zjazd harcerski. Teraz poproszę drucha harcmistrza Macieja Wlazło o ogłoszenie wyników, które zastępy wygrały konkurs krajoznawczy, bo później był jeszcze finał. A ja przed druhem, proszę bardzo, komendanci mają prawo teraz, jeśli trasa sobie życzy, żeby ciąć. Protokół z finału konkursu historycznego z okazji stulecia harcerstwa na 52. Harcerskim Radzie Świętokrzyskim. Jury, przewodniczący, harcmistrz Adam Masalski, członkowie, przewodniczka Ewa Cieślik-Majszak, harcmistrz Maciej Blazło. Wyniki. Trzecie miejsce, 3 punkty, z trasy drugiej, patrol 203, krakowski harcerski krąg akademicki Diablak. Drugie miejsce, 6 punktów, z trasy drugiej, patrol 211, 17. Stalowo-Wolska drużyna harcerzy starszych imienia majora Hubola. Pierwsze miejsce, 8 punktów, z trasy czwartej, patrol 404, 51. KDH, błękitny szczep Dzieci Gór. Proszę zwycięskie patrole o wystąpienie. Podejście pana Rady. Czas na nagrody. Zapraszamy do nas najmłodszą uczestniczkę, druhnę Magdalenę Wieczorkowską, rocznik 2001 z Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Kutno. O wręczenie nagrody poproszę pierwszego komendanta harcerskiego rajdu świętokrzyskiego, drucha harcmistrza Stefana Derlatkę. To jest 52 rajdy, które zaliczyłem sobie i tego druhnie z całego serca i duszy życzę, żeby stale te góry świętokrzyskie dla druhny śniły się i marzyły do następnego roku i zapraszam całą grupę waszą. Dziękuję. Ja też serdecznie. Piąta trasa. Nagrody na trasie drugiej. Puchar Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego otrzymuje 8. Kielecka Drużyna Harcerzy imienia Zawiszy Czarnego. O wręczenie pucharu poproszę drucha przewodniczącego. Szara,
Kaczma w prawo, zwrot. Za mną, ma. I również na trasie drugiej Puchar Kuratora, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymuje pierwszy bordowy szczep harcerski i zuchowy Puławy. O wręczenie pucharu poproszę druhnę komendantkę Elżbietę Kubiec. Gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że to jest pierwszy, a kolejne będą w każdym kolejnym roku. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Baczność! Spocznij! W prawo! Zwrot! Za mną! Trasa trzecia. Puchar przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego otrzymuje Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki z Kutna. O wręczenie pucharu proszę oczywiście trochę przewodniczącego. Trasa czwarta, Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymuje 23. Tomaszowska Drużyna Harcerska Tygrys z Tomaszowa Mazowieckiego. O wręczenie pucharu bardzo poproszę drucha Zbigniewa Świta. Służy, stoi w kasówce na najbardziej honorowym miejscu. A to co ja muszę powiedzieć, bo muszę wiedzieć, że Tomaszowa jeszcze był. O, bardzo mi miło. Trasa piąta. Puchar Wojewody Kieleckiego otrzymuje 17. Wędrownicza Drużyna Harcerska Brzask z Grójca. O wręczenie pucharu poproszę drucha przewodniczącego. Pamiętać o rajdzie starakolickim. Otrzymuje krąg instruktorów Łysica Żubry ze Starachowic. O wręczenie pucharu poproszę druhnę Ewę Kubiec.
wdzięcznie. No wiadomo, wytrwałe zawsze skoro do pomocy dla wszystkich. Także mamy nadzieję, że to nie pierwszy, to znaczy nie, to nie ostatni raz. Każdego roku jesteście. Trasa siódma. Puchar prezydenta miasta Starachowic otrzymuje 23. Kielecka Drużyna Hacerek, Chówiec Kielce Południe. O wręczenie pucharu proszę druha Stefana Derlat. Mam wielką przyjemność wręczyć druhnom nagrodę pana prezydenta miasta Starachowic Bernatowicza i życzyć wam dalszych miłych, przyjemnych wędrówek oraz jednocześnie zapraszam na następne nasze rajdy. Wszystkiego życzę wam najlepszego i macie właśnie takiego pana do towarzystwa. Także na każdy jeden dzień, przynajmniej każda, żeby sobie go przenocowała. Dziękuję. Otrzymuje 21. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ze Staszowa. O wręczenie pucharu proszę członka partyzanckiego oddziału Jędrusie, drucha Jana Gałuszkę Mizernego. Pamiętaj, że Jędrusze byli także młodzi, a dzisiaj cieszą się, że mogą przekazać wam jako spadkobiercom, abyście swoją młodością zarażali przez całe swoje życie i kochali swoją ojczyznę, tak jak Jędrusze przekazują wam pamięć o tym, co jest najdroższe. Nagradzamy też patrol, który pierwszy dopełnił formalności rajdowych, czyli zgłosił patrol i opłacił. W tym roku była to drużyna ze Stalowej Woli. Bardzo proszę szefa pana. Stalowa Wola, prawda druga. Nasi,
Mamy jeszcze drucha ze starszyzny kieleckiej, drucha Trele, który przygotował upominek. Druhny Balbini, komendant. Druhny Balbini. Czuwaj! Ja w imieniu kręgów starszyzny harcerskiej w Kielcach, Łysica, Jodła, i wszystkie kręgi Łysicy, a zrzeszonych jest nas 9 takich kręgów, chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten rajd, w którym bezpośrednio nie mogłem uczestniczyć, ale wzorem naszego zładu, 16 zładu harcerstwa w Kielcach 2007 roku chciałbym przekazać dla druhny Balbiny tą oto statuetkę Jelenia Świętokrzyskiego oraz ku pamięci, gdzie robimy takie, jeden z kręgów wykonuje takie plakietki dla wszystkich kręgów. Nie wiedziałem, że tyle kręgów tutaj może być. Wykonano już takich około 300 sztuk dla zasłużonych, wyróżniających się w pracy harcerskiej naszych starszych druhów, którzy mogą się jeszcze poruszać po własnych siłach. A jednocześnie nie sądzę, ale warto mieć również ten znak Bóg honor i niech to będzie wyrazem krzyż z lilijką harcerską. A ja chciałam powiedzieć, że to wszystko to właśnie druh wykonuje. Gratulacje, druh. Serdecznie dziękujemy. Harcerze kiedyś brawa nie byli, nie bili, ale teraz dozwolone są brawa. Ponieważ ja bardzo żałuję, że nie było mnie wczoraj na festiwalu, ale ponieważ tak to fajnie jest, że technika idzie do przodu, więc druh Darek mi to wszystko nagrał, ja sobie wieczorem obejrzałam. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to druga trasa zrobi, bo ja myślę, że druh przewodniczący też chciałby zobaczyć tetrapoda, jak wychodzi z wody. Moi drodzy, też nie wiem, jak się podzielicie, bo straszaka dajemy trasie drugiej za tego tetrapoda. Co roku go musicie nosić ze sobą. Drucha misia, proszę do mnie. Serdecznie bym prosił drugą trasę o pokazania nam, jak to z wody się wychodziło kiedyś, miliony lat temu. To nie mamy, dobra? Nie przemrzejcie. Uwaga! 3, 4 O!
Nasz zlot harcerskiego rajdu zbliża się ku końcowi, a teraz proponuję, żeby każda trasa pożegnała resztę tras. Proszę bardzo, może zaczniemy od trasy czwartej. Wszystkim dziękuję. Do zobaczenia za rok. Całe drogę baczność! Komendanci tras wyprowadzą trasy z pola zlotowego. Spoczynki!